nieraz okrutna, bezwzględna, zimna. I stąd też Benedykt postuluje w swojej encyklice, że jedynym kryterium podchodzenia do człowieka i do tej rzeczywistości, w której żyjemy, jest złożenie jakby tych dwóch elementów, a więc miłość, ale zawsze w prawdzie. W prawdzie o Bogu, w prawdzie o człowieku i wreszcie w prawdzie o przeznaczeniu tego człowieka. Chciałbym, proszę Państwa, zauważyć, że w encyklice Benedykta XVI pojawiają się dwie kwalifikacje w myśleniu o wartości człowieka. Pierwszą nazwę umownie metafizyczną albo filozoficzną, a więc jest to potwierdzenie tego, że człowiek ma wyjątkowe miejsce w świecie przyrody ożywionej, przede wszystkim przez to, że jest osobą, że jest w pewnym sensie jedyny na świecie. Być osobą, to znaczy odkrywać własną odrębność, tożsamość, jedyność, niepowtarzalność. Ja chciałbym w tym miejscu, proszę Państwa, zostawić nam piękną sentencję filozofa Whiteheada, który powiada, że cała sztuka życia polega na tym, co człowiek zrobi z własną samotnością. Mianowicie, czy będzie ją umiał komuś oddać. Otóż Whitehead powiada, że jeżeli człowiek przelewa samotność na papier, to wtedy jest twórczość. Jeśli swoją samotność oddaje Bogu, to wtedy jest religijność. Jeśli swoją samotność oddaje człowiekowi albo innym, to wtedy mówimy o miłości. Otóż wróćmy do myśli Benedykta XVI. Proszę Państwa, Benedykt XVI nawiązuje w swojej encyklice do jednego bardzo ważnego słowa – postęp. Ja chcę powiedzieć, że komentatorzy tej encykliki mówią, że Jan Paweł II rozróżniał dwa słowa, mianowicie mówił o rozwoju i o postępie. Tam, gdzie mówił o człowieku, mówił o rozwoju, natomiast tam, gdzie mówił o cywilizacji, o kulturze, o technice, tam mówił o postępie ludzkości. U Benedykta XVI nie ma takiego rozróżnienia. W encyklice spotykamy na przemian dwa słowa, zarówno tam, gdzie jest mowa i o człowieku, i o ludzkości, i o całym świecie, który człowiek wytwarza, a więc o świecie kultury, cywilizacji i techniki. Mianowicie są tutaj połączone słowa zarówno postęp, jak i rozwój. Otóż, proszę Państwa, może warto najpierw zarysować pewien kontekst. W wieku XIX, szczególnie rozpoczyna się to od filozofii pozytywistycznej, ale także poprzez wielu filozofów, słowo postęp zrobiło oszałamiającą karierę. Mianowicie łączono je najczęściej z emancypacją, a więc z wyzwoleniem człowieka z wszelkich więzów, które go krępują, i twierdzono, że rozwój nauk zadecydował, czy spowoduje to, że ludzkość znalazła się w nowym skoku kolonizacyjnym, a więc znalazła się w wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o postęp. Stawiono nawet takie tezy, że wyeliminujemy choroby, że przedłużymy życie, że człowiek być może na nowo uda mu się wreszcie zbudować to, o czym mówi Pismo Święte w opowieści o wieży Babel, a więc w jakimś sensie nawet zająć miejsce samego Boga. Przypomnijmy sobie słynne stwierdzenie Fryderyka Nietzschego, mianowicie o Übermenschu, o zbudowaniu świata bez Boga, a na jego miejsce miał przyjść super człowiek, a więc ktoś, kto nawet odważy się ustanawiać zasady etyczne. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze w XX wieku, mimo tragedii dwóch wojen światowych, było w środowisku europejskim marzenie o postępie. Chcę przypomnieć, że w 70-tych latach, a więc jeszcze za pontyfikatu Pawła VI, tworzono zarówno filozofię ludzkiego postępu, ale także szczególnie w granicach Ameryki Łacińskiej, nie tylko, tworzono wręcz teologię postępu ludzkiego, wskazując jakby na to,
eliminując trochę krzyż, cierpienia, myśl o nadprzyrodzoności na korzyść tego, że człowiek może dojść do jakiegoś apogeum samego siebie, no właśnie w sensie rozwoju, szczególnie cywilizacyjno-technicznego. Przypomnę tytuł książki Toffnera, Szok przyszłości. Ten szok miał doprowadzić w ostateczności do wielkiego zwycięstwa człowieka nad jego ograniczonością i nad jego słabością. Co się, proszę Państwa, w międzyczasie stało? Koniec XX wieku. Przestano mówić o postępie. Koniec XX wieku. Pojawiły się filozofie, nazywamy je dzisiaj myśleniem postmodernistycznym, które spowodowały, że zaczęto mówić o syndromie samouduszenia, że zaczęto stawiać tezy, że żyjemy w czasie po, a więc w czasie, który trudno nawet określić, w którym człowiek przyznawał, mam taki doskonały cytat z Maxa Scherera, że udało nam się podbić Ziemię, kosmos, ale mamy coraz więcej kłopotów sami ze sobą. Otóż stawiam następującą tezę, że Benedykt XVI w swojej encyklice bardzo świadomie odwołuje się do słowa postęp i rozwój, wskazując na swoją wielką wiarę w człowieka. Między innymi ta wiara jest związana z nadzieją i stąd też, proszę Państwa, wydaje mi się, że trzecia papieska encyklika zawiera w sobie jakby streszczenie dwóch poprzednich. Pamiętamy, że pierwsza była o tym, że Bóg jest miłością i o miłości. Druga natomiast była encykliką o nadziei. Natomiast trzecia encyklika łączy w sobie myśli papieskie, mówiąc, że życie człowieka może być nadziejne. Mówiąc o tym, że rozwój człowieka i jego progres może być możliwy. Wszakże pod następującymi warunkami. Tym warunkiem jest przede wszystkim powrót do określonych wartości. I chciałbym, proszę Państwa, tu powiedzieć, że Benedykt XVI jawi się jako ktoś w pełnym, nazywam to, radykalizmie ewangelicznym. Otóż żyjemy w takich czasach, kiedy modna jest tak zwana poprawność polityczna, kiedy niejednokrotnie słyszymy, że w imię tolerancji trzeba zgodzić się na różne wartości. Co więcej, w literaturze niemieckiej etycznej pojawiło się stwierdzenie, że powinniśmy ustalić jedynie minimalny konsens, a więc, że na coś się zgadzamy. Konsens etyczny, że mamy zgodę na to, że to, to i tamto jest jakąś wartością i nad tym nie dyskutujemy. Tymczasem Benedykt XVI w swojej encyklice, proszę Państwa, idzie o wiele dalej. Mówi o tym, że jedynymi wartościami, które są w stanie ocalić człowieka, jedynymi wartościami, które są w stanie spowodować prawdziwy, a więc integralny rozwój człowieka, tymi wartościami jest Ewangelia. Są to wartości, które przynosi Chrystus. Wartości związane z miłością, która nie zna żadnych granic. I w tym kontekście, proszę Państwa, może warto dzisiaj, chciałbym zatrzymać się przede wszystkim przy jednym elemencie związanym z tą encykliką. My dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy bardzo dużo mówi się o prawach człowieka. Ja chcę powiedzieć, że postawa roszczeniowa wielu środowisk, postawa roszczeniowa, w której poniekąd jest wychowywane młode pokolenie, zwraca często uwagę na to, że mamy określone prawa. Myślę, że słuszne to jest, szczególnie tam, gdzie te prawa mogą być kwestionowane. Ja może tylko przypomnę, że według człowieka, który wyjątkowego filozofa francuskiego, już nieżyjącego, który napisał książkę w tytule, bardzo zbliżoną do tytułu encykliki, mianowicie Jacques Maritain napisał książkę pod tytułem Humanizm integralny. Integralny to znaczy, chciał powiedzieć, że rozwój człowieka dokonuje się nie tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z rozwojem fizycznym, moralnym, intelektualnym, ale także religijnym i duchowym.